Broniąca się przed spadkiem Korona Kielce w 25. kolejce PKO BP Ekstraklasy podejmuje walczącą o mistrzostwo Pogoń Szczecin. Portowcy oczywiście z Kamilem Grosickim w składzie. Grosik jest jednym z 4 piłkarzy Ekstraklasy powołanych do reprezentacji Polski na mecze barażowe o Euro 2024. Jednak niespodziewanie w Kielcach to gospodarze lepiej rozpoczynają ten mecz, a Dawid Błanik w 18. minucie nawet trafia do siatki, ale sędzia pan Piotr Lasyk odgwizduje spalonego i ta radość piłkarzy i kibiców w Kielcach jest bardzo krótkotrwała. To było jednak dopiero pierwsze ostrzeżenie ze strony gospodarzy, bo oni nie mieli zamiaru się zatrzymywać. Marcel Pieńczek z rzutu rożnego i Nono do bramki. Tym razem nie ma wątpliwości, że gol zostanie uznany. Wielka radość Hiszpana, dla którego to 4. trafienie w tym sezonie. Wielka radość fanów Korony. Niespodziewanie od 22 minuty Korona prowadzi z Pogonią 1-0. Nie najlepsze zachowanie obrońców portowców, którzy zostawili mnóstwo miejsca Nono, no i ten trafił do siatki. W odpowiedzi próba uderzenia Wahana Bicza chciana, ale wiemy doskonale, że akurat ten piłkarz potrafi strzelać zdecydowanie lepiej i celniej niż to, co obejrzeliśmy w 31 minucie. A to już 41 minuta, akcja Jacka Podgórskiego z Dawidem Błanikiem. Podgórski uratował piłkę, ależ minął Wahlqvista i jest Błanik, jest 2-0, no coś niesamowitego, ale co za piękna, wspaniała, cudowna i szalona akcja Jacka Podgórskiego, który ograł jak dziecko Linusa Wahlqvista. To patrzmy raz jeszcze, uratował piłkę, zabrał ją ze sobą i zabrał też na plecy, zakręcił Wahlqvistem. No niesamowita akcja Podgórskiego, Błanik pokonuje Valentina Cojocaru, sensacja w Kielcach do przerwy. Korona, i to jak najbardziej zasłużenie, prowadzi z Pogonią 2-0, dla Błanika to pierwszy gol w tym sezonie. I już jesteśmy w drugiej części tego spotkania. Pogoń rusza do odrabiania straty. Linus Wahlqvist zatrzymany przez Marcela Pieńczka. Mamy analizę VAR. Piotr Lasyk dyktuje rzut karny. Było zagranie ręką Pieńczka, a skoro rzut karny, to Kamil Grosicki tym razem się nie myli, bo przecież pamiętamy, że tydzień temu zmarnował 11 w meczu z Zagłębiem Lubin. Tym razem jednak pokonał Ksawiera Dziekońskiego, a więc portowcy zdobywają bramkę kontaktową. To 11 gol reprezentanta Polski w tym sezonie. Po bramce Kamila Grosickiego Pogoń przegrywa już tylko 1-2, ale może i powinna przegrywać 1-3, jednak Jewkieni Szykawka marnuje fantastyczną, 100-procentową okazję do tego, aby po raz 3. trafić do bramki Pogoni. Szykawka przegrywa pojedynek z Valentinem Cojocaru i bramkarz portowców ratuje swoją drużynę. To już Pogoń w natarciu, która w drugiej połowie grała zdecydowanie lepiej. Alex Gorgon! Ale fantastyczny gol! Ależ uderzył z niesamowitą mocą, nie zastanawiając się. Zaczął tę akcję Kamil Grosicki, jednak tutaj nie było zagrania ręką. Odegrał Eftymis Kuluris, walcząc o piłkę. No a Gorgon huknął jak z armaty, absolutnie bez zastanowienia, z pierwszej piłki potężnie do siatki. Gorgon wszedł na drugą połowę z ławki rezerwowych i to była bardzo dobra decyzja. A więc Pogoń odrobiła straty. Pogoń przegrywała 0-2, ale już remisuje 2-2. Adrian Dalmau trafia w słupek, przy czym gdyby tutaj padła bramka, no tutaj też brawa dla Nono za odebranie piłki Kurzawie, ale gdyby tutaj padła bramka, no to pewnie sprawdzalibyśmy, czy nie był Dalmau na spalonym, natomiast no nie ma takiej konieczności, bo to uderzenie minimalnie niecelne. Mógł tylko spojrzeć Cojocaru, gdzie powędrowała piłka. Ostatecznie Korona Kielce remisuje z Pogonią Szczecin 2-2, jest to wynik niespodziewany, ale mogła być sensacja, bo przecież Korona prowadziła już 2-0, natomiast Pogoń odrobiła dwubramkową stratę. A więc w tym momencie portowcy wciąż na 5. miejscu w tabeli, tylko punkt zdobyty w Kielcach. Korona wychodzi ze strefy spadkowej, ale wciąż ma tyle samo punktów, co Puszcza Niepołomice. Korona Kielce, Pogoń Szczecin 2-2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.